Po 2 latach nagrywam nowy film z gołębiami. Mam 200 pocztowych razem z czepelami. W tym jest 150 pocztowych, 50 czepeli. I te gołębie ganiam osobno, a mogę je ganiać razem z pozostałymi gołębiami na dole, jak później pokażę w następnym filmie. Tak wygląda moja hodowla. Są tutaj 2 czarne pocztowe, cała para, nawet takich wystawowych gołębi, dosyć ładnych, niepopielatych, i one ładnie wyglądają wśród tych białych gołębi w górze. Razem odchodzą daleko, idą nieraz po pół godziny, ich nie ma, i wracają, ale skrzyżowałem czepele z białymi pocztowymi na ciemnym oku i wyszły mi takie fajne, średnie gołębie, które będę chciał rozhodować. I wtedy są one i mądre, i dobrze chodzą, bo czepele fruwają wysoko, a białe pocztowe z kolei są mądre i idą daleko. Tutaj pokażę teraz tą nową rasę, którą wychowałem parząc białe pocztowe z czepelami. Można powiedzieć, że to są takie same gołębie, tylko że białe pocztowe są duże, a te są małe czepele. Pokaż tą krzyżówkę. Odejść trochę. Wyglądają one jak bociany, tylko że są bez kapci, szczupłe, można im zakładać obrączki, siódemki, tak jak na srebrniaki. Gołębie sam sobie szczepię i gołębie trzeba umieć szczepić, bo dużo fachowców nawet robi to bardzo źle, a robię to w ten sposób. Mykosalmowil. To jest inna butelka, ale mykosalmowil. Wkładam jedną igłę tutaj, żeby zaciągała powietrze, a drugą mam normalną strzykawkę 3 ml. 3 ml można kupić wszędzie taką strzykawkę i zaciągam. Igła musi być dosyć gruba, żeby czuć było, jak gołąb ma wbijane, i zaciągam. Zaciągam na 3 ml. Następnie spuszczam powietrze. O, zaczyna lecieć szczepionka, więc przystępuję do szczepienia. Trzeba. Jak powiedziałem, gołębie szczepię sobie sam. W ten sposób, że wchodzę do gołębnika, łapię gołębia, z tyłu szyi wbijam strzykawkę na 0,5 cm pod skosem, żeby nie przebić drugiej skóry. Wyciskam 2 kreski i gołąb następnie rozcieram. I to jest bardzo ważne, że trzeba rozetrzeć, bo jeżeli się nie rozetrze po zaszczepieniu, szczepionka wyleci z powrotem i wtedy często gołębie po szczepieniu mają brudne szyje, czyli od tej szczepionki, która wyleciała z powrotem, i wtedy gołąb jest niezaszczepiony. I to jest częsty błąd, jaki popełniają nawet ludzie, którzy zajmują się szczepieniem ptactwa. Także należy potrzeć. Jeżeli się potrze, to wtedy szczepionka już nie wyleci, ta rana się zajdzie i jest wszystko w porządku. Wypuszczam go i tak po kolei następnego, w ten sposób przez pół godziny wyszczepię sobie prawie 200 gołębi, i to sam, bez pomocy nikogo. O, tak wygląda czepel. Ciemne oko, krótki dziób. A tak wygląda biały pocztowy. I te dwa przeważnie razem parzę, albo same się parzą. I wtedy wychodzą takie średniaki, które właśnie spełniają wszystkie warunki, jeżeli chodzi o gołębie lotowe, i jako lekkie ganiam je po ścinkach z innymi stadami.
Teraz pokażę, jak fruwają właśnie te białe pocztowe z czepelami, no i ta para czarnych pocztowych. Fruwają. Nie trzeba gwizdać, same idą w górę. Muszą się rozbujać. Zrób stop. Dobra. Trzymaj je cały czas. Tą nową krzyżówkę gołębi między białymi pocztowymi a czepelami nazwałem kielnerami. Kielnery. No bo żeby odróżniać je jakoś nazwą od innych gołębi i z czasem jak sobie ich dużo nahoduję, to same te będę chciał tylko trzymać, a czepele i białe pocztowe zlikwiduję.